państwa, no to właśnie już ponad 500 lat. Brytole czekali na ten luksus następne 2,5 stulecia. W 1679 roku Habeas Corpus Act przez króla Karola II dana stanowi szlacheckiemu gwarancja nietykalności. No i teraz to wszystko jest demontowane? Teraz to wszystko ma być zanegowane. Co więcej, oni nas uczą. Dlatego, że globalna wojna z terroryzmem i temu podobne, globalne ocieplenie i inne bzdury. I teraz zanegowane mają być kardynalne zasady naszego kręgu cywilizacyjnego i to wszystko tłumaczy nam pięknie, dorobi do tego teorię jakiś Jerzy Buzek czy inny Jar Jar Bing, prawda? W telewizorze. Pamiętacie tę postać z tych nowych Gwiezdnych Wojen? I ty możesz zostać w pierwszej części, prawda? Tak. Piaskowy idiota. A w drugiej już robi karierę polityczną. Tak. No. Czyli znowu tutaj historia jest czymś bardzo ważnym. To jest to, czego się nas, o czym wcześniej żeśmy rozmawiali, pozbawia już w szkole młodych ludzi, żeby zbyt wiele o tym nie wiedzieli, bo to jest takie odcinanie nas od korzeni, od własnej identyfikacji, jednocześnie dużo większa łatwość manipulacji, ale tutaj no pokazuje to, że jednak tak naprawdę już w zamierzchłych czasach to my byliśmy wzorem. No, a w tej chwili nas taka, się uczy, czego kiedyś taka, my uczyliśmy. Taka prawda, że kiedy jechali polscy panowie do Paryża, żeby się układać z królem, przyszłym królem Polski, Henrykiem Walezjuszem, i żeby zawrzeć umowę polityczną, która sprowadzi Henryka Walezego na polski tron, to wtedy te proporcje były zupełnie odwrócone. Oni patrzyli z góry na tych biednych Paryżan w tej Francji targanej konfliktami religijnymi, Francji zmaltretowanej wojną religijną, wojną wyznaniową. Wszyscy w poselstwie polskim, podobno nawet chłopcy stajenni, władali łaciną, a Francuzi ani be, ani me. W związku z tym nasi ludzie w Paryżu wtedy w tym 1472 czy trzecim roku nasi ludzie w Paryżu rzeczywiście nie posiadali się ze zdumienia, że mają z takim, jakby to powiedzieć, niskim poziomem cywilizacyjnym do czynienia. No i czego dotyczyły te układy, te późniejsze artykuły henrykowskie? No właśnie dotyczyły tego, że się król zobowiąże, że nie będzie gwałcił swobody wyznaniowej na przykład w Rzeczypospolitej. Dla niego było też pewnie szokiem. No więc uświadommy to sobie, że właśnie wolności, czy jak tam ktoś sobie życzy demokracji, to uczyli nasi ludzie Paryżan pół tysiąca lat temu z okładem. No oczywiście można powiedzieć, gdzie Rzym, gdzie Krym, to już było, minęło, to już nie wróci. Ale kto tak powiedział, że nie wróci? Zaraz. No właśnie. No, to jest znowu ten determinizm. No może właśnie. To jest właśnie ten znak samych Węgrów, to jest wspólny cel, mamy te same bolączki i problemy i doświadczenia historyczne dość podobne, więc może tutaj jest właśnie ta sytuacja, kiedy należy ich wspierać. Nie tylko jako Polonia, ale i również zainteresować inne ludy. Może ta wiosna węgierska... To może być sytuacja, która przerośnie animatora w tej chwili. Może wiosna węgierska będzie tym dla Eurokołchozu, czym Solidarność pierwsza była dla Związku Sowieckiego. Może, oby tak było, oby nic złego się nie stało. Może się okazać, że to my zaczniemy w pewnym momencie kontrolować sytuację i zaczniemy malować rzeczywistość zupełnie innym zestawem kredek, niż pan Borys Szyc by sobie tego życzył. No. Bo on chciał, żeby było kolorowo i pachnące. Więc aha. Wolna dygresja na stronie. Artysta, ale... wybitny ekranu, więc już... Tymczasem jednak nadchodzi, tak czy inaczej, nadchodzi kryzys kontrolowany.
Nadchodzi tak. kryzys kontrolowany. Ta bezpieka, nawet jeśli jest chwilowo zaaferowana sadzaniem siebie nawzajem do aresztów, posadzili na moment generała Czempińskiego, no ale miał akurat w kieszeni 1 000 000 drobnych, więc się wykupił z tego aresztu. Widać, że się niebiescy z zielonymi źrą i szarpią. Wygląda na to, że zieloni dalej mają wszystko pod kontrolą, no bo właśnie duka czeskiego generała nikt po żadnych tam sądach czy aresztach nie ciąga, ale tak czy inaczej przesilenie nastąpi właśnie w tym kontekście globalnym i chodzi o to, żeby w tym kryzysie kontrolowanym Polacy nie dali się wypuścić ani z żadną motyką na czołgi, żeby się nie dali po prostu pozabijać, żeby nie dali sobie zrobić krzywdy i żeby nie dali się ze szczętem ograbić po to, żeby jak kurz opadnie, o tym wszystkim, no to żeby właśnie mogli jakieś własne słowo własnym głosem wypowiedzieć. Tak, panie Grzegorzu, no to jest, ale ja tu widzę pewną taką jakąś sprzeczność. No, z jednej strony, tak jak pan mówi, nie dajmy się pozabijać, ale z drugiej strony w takim razie co robić, żeby jakoś... Nie dajmy się pozabijać tanio. Prawda? Nie dajmy się pozabijać za darmo. Bo kiedy chodzi mi teraz o sprawę Kloca na przykład, pana Kloca skopanego przez tego Czajkę. Ubeckiego Czajkę, tego bandytę po prostu w policyjnych szeregach. Który już na wczasy do Rimini nie pojedzie. Tak, nie pojedzie. Chwała chcę ja występować w charakterze wujka dobra rada od wszystkiego, ale wydaje mi się, że rezerwy biologiczne i materialne, finansowe narodu polskiego są już na wykończeniu, czy inaczej, po zniszczeniach, straszliwych zniszczeniach, właśnie biologicznych zniszczeniach i po rabunku ostatnich 300 lat, ze szczególnym uwzględnieniem hekatomby dwudziestowiecznej, Polacy nie zdążyli się jeszcze odbudować. Nie dość, że nie zdążyli się jeszcze odbudować, to jeszcze właśnie stają się, padają ofiarą różnych nowych pomysłów, różnych nowych narodowych programów eutanazji, jak to mówi pan Stanisław Michalkiewicz. Więc lękałbym się jakichkolwiek projektów, jakichkolwiek pomysłów, które kalkulowałyby ryzykowne dla materiału ludzkiego przedsięwzięcia. No oczywiście koniec końców trzeba mieć siłę, a więc w którymś momencie trzeba tę siłę zamanifestować. Tylko żeby się nie dać wyciągnąć, jak to z nami zrobiono i w roku 1830 i w 1863 Polacy zostali wypuszczeni do lasu po to, żeby się dali pozabijać. Dokładnie o to chodziło. Dokładnie my mamy różne piękne legendy na ten temat. Nie chcemy wnikać w to, co tam było pod podszewką, ale w istocie daliśmy się łatwo wystawić do wiatru. Daliśmy się rozprowadzić pięknie właśnie tak, żeby jeszcze mniej nas było i żeby perspektywa niepodległości się oddaliła, a nie przybliżyła. Się... Więc nie wiem, niektórym się to może wydać jakieś znowu jakimś poronionym porównaniem. No, gdzie powstanie styczniowe, a gdzie XXI wiek i Polska w Unii Europejskiej. No, ja jednakowoż obserwując te manewry, których dokonano w Warszawie, to rozpoznanie bojem 11 listopada ubiegłego roku, mam takie wrażenie, że ciemna strona mocy bez mrugnięcia jedną powieką kalkuluje takie rzeczy. Kalkuluje kryzys kontrolowany, w którym być może przydatne będą dla kogoś, żeby dokonać kolejnego tam przewrotu, przeszeregowania na szczytach władzy, potrzebne będą jakieś tragiczne zdarzenia. Lękam się nadchodzących igrzysk Euro 2012, od kiedy usłyszałem, że na czele Komitetu Bezpieczeństwa tych igrzysk stanęła pani minister Mucha.
No więc jeśli pani minister Mucha odpowiada za bezpieczeństwo, no to myślę sobie, to ciemna strona mocy może jakieś bardzo niebezpieczne zdarzenia planuje. A może któryś z tych stadionów się zawali, bo tam te niemieckie firmy, które budują te stadiony, nie wiem, czy one tam były pod jakąś kontrolą. Wiem, że we Wrocławiu, jakby to powiedzieć, z tym kontrolowaniem to słabo idzie. Nie wiem, ile tam piasku, a ile cementu w tych stadionach. Się kontroluje kontrolerów. Może jacyś tam właśnie faszyści polscy, okropni kibole w białych kominiarkach, jak 11 listopada ubiegłego roku, może dokonają jakichś paskudnych czynów, które będzie można w całej Europie i na świecie rozgłosić jako dowód nieodpowiedzialności Polaków, jako dowód indolencji władzy warszawskiej. Mówiąc krótko, rozgłosić to po to, żeby tym lepiej uzasadnić właśnie przejście już pełną parą do scenariusza rozbiorowego. Ten scenariusz rozbiorowy ma różne są patenty, różne... To mądrzy ludzie robią, w związku z tym nie ogłaszają jednej akcji, tak, kampanii cukrowniczej, tylko mają różne pomysły w różnych miejscach i regionach i są różne mądrości etapu. Jest na Górnym Śląsku ruch autonomii Śląska, a na Dolnym Śląsku nie ma żadnego ruchu autonomii, tylko właśnie jest na przykład Centrum imienia Willy Brandta na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest projekt Euroregion Prusy Wschodnie i pomysł na otwarcie granicy z Okręgiem Królewieckim i tak dalej, i tak dalej. Różne patenty, a w tym wszystkim nie ma władzy polskiej, nie ma polskich służb, są ludzie, są Polacy. Są, wierzę w to, są polscy żołnierze, są polscy policjanci, są polscy urzędnicy, którzy gdyby była Polska, to by jej dobrze służyli. Nie mam co do tego wątpliwości. No ale oni są biedni na służbie u zdrajców i sprzedawczyków. Są, no bo jakże to nazwać, jak właśnie ministrowie i nad nimi stojący wzywają publicznie do pożegnania z niepodległością Polski. Czyli upatruje pan, panie Grzegorzu, że mogło być równie prawdopodobne, że ten punkt zapalny, ten sygnał do pogłębienia się jeszcze tej sytuacji mógłby również się odbyć w czasie mistrzostw piłki. Może niekoniecznie na samych Węgrzech, to jest całkiem realne, że u nas. To jest takie moje political fiction, prawda, że skoro przygotowania do tego, żeby ostateczne rozwiązanie kwestii polskiej już jakby to powiedzieć, w świetle dnia było prowadzone, żeby się to wszystko ujawniło, no to trzeba spektakularnie zademonstrować po raz kolejny właśnie w duchu tej tradycji komunistów polskich, trzeba ogłosić, że Polska jest szkodliwa, niebezpieczna, że Polska sobie nie daje rady, więc trzeba ją ubezwłasnowolnić dla jej własnego dobra, prawda? I tak sobie myślę, że to euro nadchodzące to będzie jakby mnie zapytali w jakiejś burzy mózgów, prawda, w Gwieździe Śmierci, co tu wykombinować, to bym powiedział, że to jest dobra okazja euro. To jest dobra okazja, żeby się państwo polskie ostatecznie skompromitowało, żeby samych Polaków po raz kolejny, żeby wzmóc ich zniechęcenie do państwa polskiego. No bo ta Polska w budowie właśnie te drogi jakieś z piasku sypane, których i tak się nie zdąży usypać do tego euro. Mielibyśmy kolejny Smoleńsk, tym bardziej, tym razem wymierzony tak naprawdę w międzynarodowe towarzystwo. No, wielka katastrofa. No, ja bardzo bym chciał, żeby to właśnie się okazało jakimiś tutaj moimi rojeniami tylko. Hmm. Bardzo bym... Nie wyglądam tego nieszczęścia, ale tak to zawsze było robione.
Jak, żeby komunista Gomułka, który w 1945 roku oznajmiał: władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy, żeby on wrócił do władzy w charakterze opozycjonisty i wyraziciela patriotycznych uniesień Polaków, no to trzeba było właśnie przeprowadzić kryzys kontrolowany z, powiedzmy, z poznańskim czerwcem, krwawym w końcu. Kto to odbierze? No. Więc też teraz tak sobie myślę, kto to do tej władzy wróci, jak ogłoszone zostaną błędy i wypaczenia Donalda Tuska z Bronisławem Komorowskim, tak? Kto będzie wyciągnięty jak królik z cylindra na tym nowym etapie? Tak nasłuchuje Grzegorz Schetyna, właśnie rzekomo odsunięty od władzy przez pana premiera. Tak się zastanawiam, czy odsunięty, czy na ławce rezerwowych on czeka na ten swój powrót na następnym etapie, właśnie po to, żeby wiele się zmieniło, a wszystko pozostało po staremu. Tak, o ile będzie potrzeba takiego etapu, bo równie dobrze jest realna sytuacja, że już może kto inny, obcojęzyczny, będzie równie dobrze chętnie zagadywał tym. Nie, dramatem. Myślę, że Polacy, że kolaboranci będą, zawsze będzie popyt na kolaborantów. Zawsze, właśnie tak jak Sowieci potrzebowali w roku 81, żeby to zrobił polskojęzyczny Jaruzelski z polskojęzycznym Ludowym Wojskiem Polskim, tak i dzisiaj to będzie potrzebne. To będzie potrzebne. Na kolaborantów popyt nigdy nie słabnie. Czy ewentualnie tutaj też ten efekt nie mógłby być, powiedzmy, spotęgowany, no chociażby z ostatnim opracowaniem, myślę, jednym z ostatnich pana profesora Wolniewicza, nie wiem, czy pan, panie Grzegorzu, się z tym zetknął, odnośnie Polaków, którzy rzekomo wymordowali 10% narodu żydowskiego w Polsce. A tak, świetny artykuł, bardzo dobry artykuł pana profesora Wolniewicza na łamach najwyższego czasu. Znakomity, dlatego że zadał sobie trud pan profesor Wolniewicz, żeby wyśledzić źródło fałszywej informacji, która jest kolportowana w ramach kampanii zohydzania narodu polskiego jemu samemu, a także całemu światu. No i integralnym, istotnym, być może pierwszoplanowym elementem tej kampanii jest robienie z Polaków morderców, odpowiedzialnych, współodpowiedzialnych za zagładę Żydów w latach II wojny światowej. No to jest monstrualna bezczelność i uzurpacja, że właśnie szkoda bardzo, że przez 20 lat ostatnich, od kiedy już stosunki polsko-żydowskie mogłyby rozwijać się na poziomie szczerości i otwartości niezakłóconej ani przez cenzurę komunistyczną, ani też przez presję polityczną, że właśnie w ciągu tych 20 lat nie słyszę głosów prominentnych przedstawicieli diaspory żydowskiej, którzy by przeciwko tym skandalicznym i wymierzonym w polską niepodległość działaniom właśnie, to nie są przypadki, tylko to jest zorganizowana akcja, którzy by się przeciwko temu opowiedzieli. No to jest smutne, tragiczne zaiste, że teraz, kiedy już właśnie żadnych Sowietów ani żadnych Niemców nie mamy nad głową, przynajmniej wtedy, kiedy coś piszemy, mówimy publicznie, możemy, zawsze coś tam możemy jeszcze wywiesić w internecie, póki go nie zamkną. Otóż tutaj widać, nie przejmuje to ludzi, którzy przecież znają historię, świetnie wiedzą, tak, jakie były rzeczywiste proporcje zdrady i zaprzaństwa do ofiarności i bohaterstwa, i nie przejmuje ich wypisywanie po amerykańskich i kanadyjskich i innych gazetach o polskich obozach koncentracyjnych.
No a oczywiście, dlaczego ma ich to bardziej przejmować, skoro to nie przejmuje polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych do tego stopnia, żeby na przykład się wysiliło i wytoczyło komuś sprawę w sądzie, prawda? Co jak wiadomo jest najlepszym sposobem na załatwianie spraw tutaj, tych doczesnych. Ale co zauważyłem, to że takie rzeczy są, takie sprawy są poruszane właśnie tylko w tym kręgu takich pism niezależnych, prawicowych. Czarno-secinnych, faszystowskich, tak, nie tak, bójmy tak, się tak. tego słowa, nie prawda? Nie bójmy się tego słowa. Tak. Natomiast ogólnie jest o tym cisza. No, przed spotkaniem z panem miałem taką rozmowę z takim kolegą, który właśnie, no, kiedy mu powiedziałem o tym problemie, on, no, mówi, zaraz, przecież mamy MSZ, mamy... Nie mamy. Polski MSZ właśnie tak funkcjonuje, że stojący na jego czele urzędnik, o czym była mowa, wzywa obce państwo do przejęcia kontroli nad Polską, a rok wcześniej, półtora roku już prawie, pan minister Sikorski zaprosił ministra spraw zagranicznych Rosji, jego ekscelencję Ławrowa, do uczestnictwa, czy de facto współprowadzenia odprawy dorocznej dla ambasadorów Rzeczypospolitej. Ambasadorów wzywa raz do roku minister spraw zagranicznych na taką odprawę do Warszawy i w zeszłym roku ta odprawa, w zeszłym roku czy właśnie już półtora roku temu, odbyła się ta odprawa z udziałem ministra spraw zagranicznych Rosji. Rzeczy niesłychane. Rzeczy nieprawdopodobne, tego się nie nikt nie wymyślił. W świecie, przypadek. Coś takiego nie jest praktykowane, no to chyba nie jest normalne. Takich rzeczy nie ma. Pan minister Sikorski jest wynalazcą takiego patentu. A czy ogół społeczeństwa zdaje sobie sprawę z nowatorstwa tego ruchu? No, biedny ogół społeczeństwa. Już nie mówiąc o tym, co to oznacza. Czyli pewnie będzie nagroda za racjonalizację, spodziewam się. Innymi słowy, można by było powiedzieć, że odnośnie, wracając jeszcze do tego, co żeśmy wcześniej przedyskutowali, nie dać się sprowokować, nie dać się oddać za darmo bądź tanio. I ograbić. Ograbić. I do kościoła. Tak. I do kościoła. Zgadza się. To jest bardzo ważna rzecz. Ale i do kościoła. Innymi słowy, to znaczy się, trzeba tak naprawdę, żeby się tego ustrzec. Ustrzec. Jednak nie można być leniwcem, czyli trzeba się chcieć orientować. Ale i informować. Tak, orientować się i orientować się na Kościół rzymski, katolicki. Orientować się na ten Kościół niezależnie od tego, co w szczegółach w trawie piszczy, bo... Nie samym dziwiszem żyje człowiek. Bo być może wszystkie niedostatki i mankamenty z tym się też wiążą, że my się za słabo na Kościół orientujemy. Tak? Może za słabo hierarchowie, którzy zaangażowali się zbyt daleko w kompromisy z rzeczywistością, no może dlatego tak biedni uczynili, że nie czuli nas za sobą, że nie czuli naszego wsparcia. Że to myśmy ich zawiedli, no i w poczuciu odpowiedzialności zwracają się oni do instancji, do różnych możnych tego świata, bo już na nas nie liczy. Oni mają prowadzić. Ja tam... To my, nasza rola jest bycie owcami, a oni mają być pasterzami, no, tak? Tak, no Pan tak, wybaczy, no, ale za no to tak, wyskakuje w tym momencie. Czyńmy to, na co wpływ mamy. W związku z tym nie zaczynajmy reformowania Kościoła katolickiego od pisania listu z pretensjami do Ojca Świętego, bo to jest po lutersku, to jest reforma protestancka, tak? Kościół budzi moje zastrzeżenia, w związku z tym z hukiem trzaskam drzwiami, wychodzę i rzucam kilka wyzwisk pod adresem Stolicy Apostolskiej czy okolicznego księdza biskupa. To jest reforma po lutersku. Mhm.
Reforma po katolicku to jest święty Franciszek, który bierze się za samego siebie, a następnie schyla się po jakieś kamienie, żeby zbudować kościółek. I nie zaczyna od naprawiania całego świata, tylko naprawia ten kawałek wokół siebie, a zaczyna od siebie samego, prawda? Więc nie po luterańsku, bo to prowadzi do rewolucji. To prowadzi do rewolucji, a rewolucja jest diabelskim wynalazkiem i nie można diabelskich wynalazków wykorzystywać nawet w, jak nam się zdaje, zbożnych celach, to jest do naprawy Kościoła Świętego i do budowy, do ratowania sprawy polskiej, prawda? Nie można, tonący nie powinien się brzydko chwytać i jeśli nawet sprawa polska jest tak, w tak opłakanym stanie, jak to widzimy, no to broń nas, Panie Boże, żebyśmy tę Polskę próbowali budować środkami rewolucyjnymi w sojuszu z jakimiś piekłoszczakami pokroju Garibaldiego, tak rzekomo wielkiego przyjaciela Polaków doby powstania styczniowego, bo to do niczego dobrego nie doprowadzi. Do kościoła, panowie. Ja myślę, że to podobnie sami czegoś takiego doświadczyliśmy, no bo jak sobie tutaj przypominasz, mieliśmy pewne zastrzeżenia swego czasu względem pewnych osób, a później jak się okazało, sami się uaktywniliśmy i jakoś się poukładało, więc być może tu jest rzeczywiście, że co niektórzy zwierzchnicy kościoła może się oglądają na te swoje statka, słuchajcie, jakiegoś wsparcia, czy ewentualnie jak macie wymagania niezadowolenia, to je powiedzieć, no i tyle. Ksiądz biskup i proboszcz nie legitymizować eurokołchozu i nie aplikować o dotację europejską na to, żeby kościół odmalować czy zabezpieczyć. Jak ma to zrobić, skoro nie rzucimy my na tacę tyle, ile na ten cel potrzeba? A my z kolei z trudem możemy rzucić więcej niż tam rzucamy, ponieważ jest socjalizm. Tak. Ponieważ jest socjalizm, to taki łańcuszek. A zatem dla dobra Kościoła i dla całości państwa polskiego trzeba pamiętać, że sprawa zniesienia socjalizmu w Polsce jest paląca. Nie możemy tego zrobić, skoro weszliśmy w skład europaństwa, które kieruje się pryncypiami socjalistycznymi w gospodarce i w urządzeniu zasad współżycia społecznego, a zatem nie może polski patriota udawać, że się da Polskę uratować w ramach tego organizmu politycznego. Ale to, co to pan, udawanie. Teraz to, co pan powiedział, uświadamiam, przypomniało mi, że tak naprawdę wchodzenie do tego eurokołchozu zadekralowała cała klasa polityczna polska, że także no prezydent świętej pamięci prezydent Kaczyński też nie miał nic przeciwko, żeby podpisać ten, może miał coś przeciwko, ale jednak no, ale podpisał tego nie wiemy, co tam go motywowało, podpisał akt równoznaczny z abdykacją, ze zrzeczeniem się niepodległości. Taki akt straszny podpisał. Gorszy to niektórych, którzy czcią i serdeczną pamięcią go otaczają. Gorszy niektórych przypominanie tego, że zrobił to, co zrobił, podpisując ten tak zwany traktat lizboński. No ale takie fakty. Jeśli działał pod wpływem szantażu politycznego, czego nie wykluczam. Być może jakieś straszne groźby temu towarzyszyły. Być może jakieś potworne alternatywy się zostały zarysowane przed panem prezydentem i na to się zdecydował. Ja tego nie wykluczam, ale myślę, że perspektywa tych niewielu lat już pokazała, że zaprawdę lepiej byłoby, gdyby nie brał ciężaru tych groźb
na własne barki i gdyby był się podzielił z nami chociażby cieniem, tak, jakimś skrótem informacji o tym, co właściwie jest grane. Bo czy mogło się zdarzyć coś gorszego niż się zdarzyło? Właśnie. Czy mogło się zdarzyć coś gorszego niż 10 kwietnia 2010 roku? Co chciałem zauważyć, to to, że właśnie nie wiem, czy na ile tej klasie politycznej, ale czy wielu z nas zostało zaimplementowane po prostu w mózgi ta świadomość poczucia konieczności dziejowej, że to musi tak się wydarzyć. Ale to wcale tak się nie musi dziać. Nie ma dziejowej konieczności. Bo to się wszystko rozłazi. Nie ma przymusu. Tak. Nie ma przymusu tego marksowskiego, heglowskiego. Nie ma czegoś takiego. Ale jest to chwytliwy. To jest skuteczny chwyt na umysły ludzkie. No tylko trzeba mieć świadomość, że to jest marksistowskie narzędzie przymuszania ludzi do akceptacji tego, co tam Politbiuro postanowi. Tak? Taki szantaż moralny, ideowy, że to tak być musi, bo jest jakaś logika dziejów. No, wszyscy budowniczowie tysiącletniej Rzeszy, Związku Sowieckiego, który ogarnie ludzki ród, oni wszyscy mówią, że budują na zawsze, na tysiąclecia, że logika dziejów do tego zmierza, po czym mija lat parę albo ledwie parę dziesiąt i nie ma śladu po wieży Babel. I ona się zawaliła. Zatem jeśli ktoś dzisiaj sądzi, że eurokołchoz, no to właśnie może nawet jeśli nie jest taki przyjemny w różnych przejawach, to jest konieczny i wieczny, no to ja myślę, że macie panowie duże szanse dożyć pięciokrotnej odmiany koniunktur politycznych i dożyjecie czasów, kiedy dzieci niedouczone w szkole w ogóle już nie będą znały tej nazwy Unia Europejska. W ogóle już normalni ludzie nie będą kojarzyli tego. Fajnie by było. Ja tak jeszcze, panie Grzegorzu, zapytam, pozwolę sobie na pytanie niedyskretne, jak to u pana w życiu osobistym. Chodzi mi konkretnie o tą sprawę sądową pana. Czy są jakieś dalsze konsekwencje tego, czy jest jakiś ciąg tego procesu? Ja mam kilka spraw różnych. A chodzi mi dokładnie tutaj. Jedna sprawa leży od maja 2010 roku w Strasburgu, moja skarga w sprawie z wybitnym językoznawcą z Wrocławia, który był jednocześnie przez lat 11 utrzymywany w czynnej sieci agenturalnej Służby Bezpieczeństwa. No i ta skarga leży, aż się uleży. Nie mam na to wpływu. Sprawa moja wytoczona mi przez wrocławską policję. Po 3,5 roku sąd umorzył tę sprawę. Po 3,5 roku grożenia mi utratą wolności, zdaje się tam 2 lata z hakiem były w kodeksie karnym przewidziane. Po 3,5 roku sąd sprawę umarza, stwierdzając w uzasadnieniu, że jestem całkowicie niewinny i powołując się na biegłego, który stwierdza, że nawet gdybym ja chciał uczynić to, o co mnie oskarżają, to jest targnąć się na nietykalność fizyczną policjanta, to bym tego zrobić nie mógł w warunkach danych. No więc umorzenie, ogłoszenie uniewinnienia, to było w grudniu ubiegłego roku, ale to postanowienie sądu zaskarżyła tymczasem prokuratura oraz mój główny fałszywy oskarżyciel, funkcjonariusz policji z Wrocławia. I oto wracam do domu za dni parę i staję przed sądem w nowej odsłonie tego procesu 30 stycznia o 10 z rana przed sądem okręgowym we Wrocławiu. Rusza nowa seria tego serialu, w którym uczestniczę. No i teraz to jest moja sprawa prywatna, ale ze sprawami publicznymi ma to tyle do czynienia, tyle wspólnego, że każdego poważnie myślącego o państwie
Polaka, to powinno z lekka niepokoić, że można kogoś ciągać po sądach 3 lata, a następnie z dnia na dzień zdecydować, że to wszystko sensu nie miało i się kupy nie trzyma, bo tak sąd ni mniej, ni więcej stwierdził. Po czym sprawa rozkręca się raz jeszcze. Jest trzecia sprawa, w której uczestniczę pośrednio. Mój kolega, Ryszard Szołtysik, operator i reporter z wieloletnim, pasjonującym doświadczeniem, realizował zdjęcia, uwieczniał rozprawę kilka lat temu w mojej sprawie z Lechem Wałęsą. I Ryszarda Szołtysika w sali sądu, trzymającego kamerkę, zdzielił w twarz asystent, szef fundacji Lecha Wałęsy, Piotr Gulczyński. Jeszcze raz powtórzę, młodszy człowiek uderzył starszego od siebie o lat kilka w sali sądu, nie został ani zatrzymany, ani też pociągnięty do żadnej odpowiedzialności. Ryszard Szołtysik poskarżył się sądownie, wniósł taką sprawę. Otóż ta sprawa miała konkluzję kilka tygodni temu. Sąd ostatecznie oddalił powództwo Ryszarda Szołtysika i nakazał mu zapłacenie Piotrowi Gulczyńskiemu za adwokata, koszta sądowe. Tak? Oglądajcie Państwo w sieci krótki filmik, który pokazuje, co właściwie się zdarzyło. Cios prezesa do odnalezienia w sieci. I uświadomcie sobie, że człowiek uderzony na sali sądowej, w tym filmie, w sali sądowej, musi zapłacić człowiekowi, który się na to poważył. Czy jakoś argumentował? Ponad 2000 złotych. Ryszard Szołtysik jest winien Piotrowi Gulczyńskiemu. No, być może ta sprawa na tym się nie skończy, ale nie mam jeszcze jasnego rozeznania stanu prawnego. Być może uda się Ryszardowi jeszcze odwołać. No ale takie są sądy III Rzeczypospolitej. Gulczyński zdzielił Szołtysika w sądzie i nic niczemu nie jest i nikomu winien, to jemu mają zapłacić koszta sądowe. Brzmi to, jakby sam Lech Wałęsa wyrokował. Tak to brzmi. Ja myślę, że to chyba nie wymaga komentarza po prostu ta sprawa. Polecam film. Cios prezesa. Tak, cios prezesa ciągle gdzieś polecamy tam wisi. Polecamy wszystkie filmy. Wisi w sieci. Kto nie widział, niech zobaczy, bo to jest niesłychane. Bo oczy to się, otworzy, wszystko, tak, bo to się wszystko w głowie nie mieści. Tak. Ale ja myślę, że ten film powinien zostać uzupełniony o właśnie ten wyrok sądu, o tą puentę. Tak. Bo tutaj już nie potrzeba chyba żadnych komentarzy. Może tym, którym ten film oczy otworzy, wyrok sądu nie pozwoli ich zamknąć. Nie wiem. Cóż, ja jeszcze tylko, panie Grzegorzu, no, chciałbym życzyć szczęśliwego powrotu do domu i cieszę się, że będzie leciał pan samolotem, bo z listów mailowych się dowiedziałem, że kierowcy szykują strajk na autostradach pod Wrocławiem, więc... Bezpiecznie pan doszedł. Nie słyszałem o tym. Tak. Słyszałem o tym. Dziękuję bardzo za zaproszenie i do następnego razu. My bardzo dziękujemy, że mogliśmy pana gościć. Dla niepodatnego radia.pl pan Grzegorz z Irlandii. Dziękujemy. Będziemy starali się dowiedzieć, kwi penis aqua turbi. Tak jest.